Unia Oświęcim TV. Jest z nami prezes Unii Oświęcim Mariusz Sibik. Jesteśmy w biurze klubowym. Gorący ostatni okres. Jest nowy trener. Mariusz, chciałeś go. Jak pierwsze wrażenia po przyjeździe Kevina Konstantin? Witam, dzień dobry. Pierwsze wrażenia bardzo pozytywne. Jest to całkowicie inna osobowość trenera od Nika Zupančiča. Rozmawialiśmy już z trenerem w poniedziałek, jak ma zamiar prowadzić zespół. I wygląda na to, że naprawdę jest bardzo dużym profesjonalistą. Inna mentalność, inny sposób, to co zauważyłeś, pracy z zespołem? Tak, to jest całkiem inny styl od prowadzenia poprzedniego trenera. Naprawdę my też dużo możemy się nauczyć. Także będziemy czekać na efekty pracy trenera. Nik Zupančič miał pokerową twarz. Niektórzy nazywali go Napoleonem, gdy stał w boksie. Kevin, trener Kevin jest chyba trochę inny. No jest inny, taki bardziej otwarty do ludzi. No i taki trochę nawet żartowniś, ale też to co zauważyłem, ma bardzo bliski kontakt z zawodnikami. Także myślę, że też zawodnicy trochę mentalnie pójdą do góry. Niektórzy kibice tutaj wieszczyli, że trener zderzy się po pracy w lidze amerykańsko-kanadyjskiej tutaj z polskimi realiami, obiekty. Jak jego pierwsze spotkanie z naszymi właśnie tutaj warunkami w Polsce? No na pewno to jest dla niego coś innego. To nie porównujmy poziomu NHL czy AHL. Nawet być może nie porównujmy poziomu do ECHL. Ale wydaje mi się, że to, co trener chciał, żebyśmy mu zapewnili do pracy, to po prostu ma spełnione. Nie słyszeliśmy z jego strony o jakichś tam narzekaniach, że to źle wygląda albo to. Także wydaje mi się, że jest wszystko ok. Głośne odejścia Helenius i Raitanen. Nie spodziewałeś się chyba tego? No, oczywiście nie spodziewałem się. W poniedziałek wieczorem dostaliśmy informację od ich menadżerów, że chcą opuścić zespół. Z Lasim jest taka sytuacja, że ja też jeszcze rozmawiałem z zawodnikami we wtorek rano. Pytałem się ich, skąd taka nagła decyzja. To co usłyszałem od zawodników, to Lasi chciałby wrócić do domu, dlatego że no, jego tata jest tam bardzo chory, jest po operacji. Przebywa obecnie w szpitalu, mówił, że głowa jest po prostu w Finlandii, a nie tu w Oświęcimiu i, no i nie daje zespołowi tego, co by chciał dać. Tak samo Jere Helenius tak samo mówił o tym, że po prostu no, jest zawodnikiem tak jakby z importu, czyli obcokrajowcem. On sam wie, że powinien dawać więcej temu zespołowi, a sam wie, że po prostu tego nie daje. To, co od niego oczekujemy. No i też względy rodzinne, mówił o rozstaniu, że to jest jego pierwszy sezon poza granicami swojego kraju. No i mówił, że się po prostu nie zaklimatyzował. Jak sytuacja z kontuzjami dwóch naszych podstawowych obrońców, Pretnar i Vanacki, jak to z nimi w tej chwili? No Kuba Vanacki, jest szansa, że obejdzie się bez operacji, ale naprawdę ta przerwa będzie dosyć długa. Być może Kuba wróci do nas dopiero w lutym. Klement Pretnar jest po rezonansie magnetycznym. Dzisiaj będziemy mieli opis tego rezonansu i jest bardzo duża szansa, że Klement już w przyszłym tygodniu w weekendowe spotkania już pomoże drużynie. Powrót Ryana Glenna to też głośna sprawa. Wy wyraziliście się, podziękowaliście temu zawodnikowi. Nie byliście zadowoleni w jego grze obronnej, w ofensywnej jako obrońcy tak, w destrukcji nie. Powrót, czyja to decyzja? Na pierwszym spotkaniu z trenerem już w poniedziałek rozmawialiśmy o naszej trudnej sytuacji kadrowej, jeśli chodzi o obrońców. Powiedzieliśmy, że na tą chwilę jest taki zawodnik, z którym rozwiązujemy kontrakt, ale jest jeszcze, przebywa w Oświęcimiu i trener nas poprosił, aby po prostu przyjechał na trening.
czy może się mu przyjrzeć jeszcze i ocenić. Także przystąpiliśmy do kontaktu z powrotem z Ryanem i, no i daliśmy go do dyspozycji trenerowi. Widać, że nowy trener daje szansę zawodnikom. Czy tych szans będą mieli więcej młodzi oświęcimianie? No to pytanie, powiem, że nie jestem przygotowany, bo to już są decyzje trenera personalne i to raczej prosiłbym trenera o to pytać. Gdzie szukacie wzmocnień, bo potrzeba obrońców? Na jakich pozycjach, w jakich krajach, co możesz, Mariusz, zdradzić? Na tą chwilę szukamy przede wszystkim jednego, na pewno zakontraktujemy jednego obrońcę i szukamy obrońcy dosyć dużego z prawym uchwytem kija. A szukamy po prostu wszędzie, no tam gdzie ligi po prostu nie przystąpią do rozgrywek, bo już wiemy mniej więcej, w których krajach ligi będą, nie będą ligi grały. Ale no to, tak jak mówię, to jest Europa i Stany, Kanada. W Polsce przyjęło się, że nowy trener zawsze przywozi jakichś zawodników. Czy trener Kevin Konstantin też planuje kogoś tutaj przeeksportować? No na tą chwilę, tak jak powiedziałem, szukam tego obrońcę, a sam trener powiedział, że efekty jego pracy mogą przyjść dopiero gdzieś po 6-8 tygodniach, także też zawodnicy chyba doskonale wiedzą, że to jest taki okres czasu, w którym oni powinni sobie zdawać sprawę, że są na takim jakby tryoucie, tak, że ten się będzie bacznie przyglądał i kto będzie się nadawał do gry w naszym zespole, ten po prostu zostanie i sobie wywalczy miejsce. A niestety, jeżeli ktoś będzie prezentował się słabiej, no to będziemy musieli zrobić pewne korekty w składzie. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że jest możliwość też sportów zespołowych i też hokeja, powrotu publiczności po świętach Bożego Narodzenia, jeżeli ta krzywa utrzyma się na pewnej wysokości. Czy jesteście gotowi do wznowienia meczów z publicznością? No oczywiście, że tak. My jesteśmy gotowi. Jakby mecz był dzisiaj o 18:00, dajemy komunikat i kibice wchodzą na trybuny, tak? I bardzo na to czekamy, bo wiemy też, że nasi kibice, dla mnie to są najlepsi kibice w Polsce, potrafią zrobić fantastyczną atmosferę na trybunach, potrafią dobrze dopingować drużynę. Też chłopakom na pewno brakuje kibiców na trybunach i ich dopingu. Także z niecierpliwością czekamy, kiedy można będzie wpuścić tych kibiców na trybuny. Wiem też, że masz nową ofertę dla kibiców, a więc pytania i odpowiedzi chciałbyś raz w tygodniu spotykać się z nimi w kanale Unia TV. Jak będą mogli zadawać pytania? Chcielibyśmy zrobić coś takiego, wyjść do kibiców. Wiadomo, że moim celem było robienie takich spotkań z kibicami, ale no w tym okresie jest to po prostu niemożliwe. Jak można zadawać pytania? Pytanie można zadawać poprzez e-mail unia@hokej.pl. Bardzo proszę o mądre pytania i będziemy na nie odpowiadać raz w tygodniu. Unia Oświęcim TV.